Dzień dobry, Miłosz Kłeczek, TVP Info. Panie Przewodniczący, dzisiaj podczas tej debaty w Parlamencie Europejskim wielokrotnie pojawiło się to hasło Polexit i też w takim szerszym kontekście wielokrotnie było zestawiane z pańskim nazwiskiem, które wielokrotnie się tam pojawiło. Z drugiej strony mamy prominentnych polityków Platformy Obywatelskiej, tak jak na przykład pan Rafał Trzaskowski, wiceszef Platformy, chyba pana bliski przyjaciel, relacje towarzyskie przynajmniej w telewizji wyglądają na bardzo zażyłe, który mówi, jeżeli jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoosobowy, nakazujący zamknięcie kopalni w Turowie, kilka tysięcy osób straci pracę, trzeba taki wyrok wykonać. To jest zohydzanie Unii Europejskiej. I teraz pytanie, dlaczego Platforma Obywatelska zohydza Polakom, którzy przecież w zdecydowanej większości chcą być w Unii, tę Unię Europejską? Dlaczego Platforma wobec tego chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej? Dlaczego chcecie tego polexitu, o którym dzisiaj była mowa? I najważniejsze pytanie, kto jest tego inicjatorem? I czy to pan przewodniczący jest inicjatorem właśnie polexitu i zohydzania Unii Europejskiej Polakom? Wiele się po panu spodziewałem, ale to wykracza poza moją nawet wyobraźnię, tak sformułowana teza, ale no jestem pełen uznania dla pańskiej kreatywności i wyobraźni. No ale trzeba mieć po prostu złą wolę, żeby starać się wmówić komukolwiek w Polsce, że Platforma Obywatelska jest antyunijna, a PiS, TVP Info i pan osobiście walczycie o europejską Polskę. No ja pozwoli pan, że nie będę komentował tak ewidentnych bzdur. Jeśli chodzi o potrzebę egzekwowania wyroków Trybunałów Europejskich, to i tutaj chyba wszyscy się zgodzimy, to dzięki presji i dzięki świadomości, że Polacy chcą być w Unii Europejskiej, to właśnie PiS dzisiaj zdecydował, że jest gotów cofnąć się o krok dzięki tej presji, wyłącznie dzięki temu. I być może właśnie dzięki temu dostaniemy pieniądze. Gdyby PiS był w stanie, bo ja tutaj mówię i o dramatycznie niskich kompetencjach waszych ministrów i równocześnie o politycznej złej woli, ale gdyby był w stanie jakby tak w taki zupełnie podstawowy sposób, na przykład rozmawiać z Czechami, jak uregulować ten konflikt wokół Turowa, to nikt nigdzie nie mówiłby o żadnym zamykaniu. My dzisiaj mamy problemy energetyczne, wszyscy wiemy, jakie są ceny energii i chyba coraz więcej Polaków rozumie, kto jest za to bezpośrednio odpowiedzialny. Bo przecież to nie jest tylko kwestia Turowa. To są słynne dwie wieże zburzone, kosztujące miliardy złotych w Ostrołęce. To jest Jaworzno. Właściwie nie ma miesiąca, żeby nie pojawiła się kolejna informacja. To są oczywiście odnawialne źródła energii, to co dzieje się z fotowoltaiką w Polsce, to co się dzieje z wiatrakami w Polsce. Mamy co miesiąc jakiś kolejny dowód dramatycznej niekompetencji, a my za to wszyscy będziemy płacili. Tak jak powiedziałem, daruję sobie komentarz do tej takiej niedojrzałej tezy, że Platforma chce zohydzić Unię Europejską w oczach Polaków. Wszyscy dobrze wiemy, jak ten front, kto jest po stronie Europy, kto jest przeciwko Europie wygląda. Ja chciałbym dzisiaj, korzystając z pańskiego pytania, bardzo wyraźnie podkreślić, że nie skończyła się w żadnym wypadku ta ponura saga wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej. Dzisiejsza wypowiedź premiera Morawieckiego, która przede wszystkim miała przykryć to, co jest oczywiste, znaczy podniesienie obu rąk i powiedzenie dobrze, wycofamy się z tej Izby Dyscyplinarnej. To mu nie przeszło przez usta w jego głównej wypowiedzi, no bo wiadomo, że PiS i prezes Kaczyński nie potrafią przyznać się do błędu, ale okej, no przynajmniej na końcu dowiedzieliśmy się, usłyszeliśmy, że z tej decyzji o Izbie Dyscyplinarnej są gotowi się wycofać. Ale jeśli chodzi o zohydzanie Unii, to niestety cała wypowiedź Morawieckiego, że Polska chce być w Unii, ale w innej Unii, nie takiej Unii, że my tę Unię zmienimy. Znaczy mówi dokładnie to. Nie chcemy być w Unii, ale innej Unii nie ma. Jak się zaczynał Brexit, to dokładnie w ten sposób rzecznicy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej dokładnie używali tej argumentacji. Musimy odzyskać kontrolę, precz wszechwładzą Europy. Możemy być w Unii, ale ona musi się radykalnie zmienić. Musimy zmienić traktaty. Przecież to jest dokładnie ta sama melodia, ta sama piosenka. Jeśli widzę jakąś różnicę, no to widzę, że Ziobro chciałby już dziś wyjść z Unii Europejskiej, a Kaczyński jutro. To jest ta jedyna różnica. A ponieważ potrzebują wsparcia Europy, wiedzą, że Polacy muszą dostać te pieniądze, więc robią taki taktyczny krok trochę do tyłu, może raczej w bok, ale no,
kogo jak kogo, ale mnie nie oszukają, jeśli chodzi o kwestie europejskie. Jeśli chcemy jakiejś gwarancji utrzymania Polski w Unii Europejskiej, to jedyną gwarancją są Polacy, mocna presja, pełny, jasny komunikat, jaki dajemy każdego dnia, czasami na ulicach, ale wystarczą przecież sondaże. Nie pozwolimy PiS-owi wyprowadzić Polski z Unii Europejskiej. I dlatego no jestem, czuję się w tym sensie jakby uspokojony, bo zobaczyłem też to, co zobaczyła cała Europa. I no, nie oszukujmy się, ale i mówię o tym naprawdę z przykrością, bo to jest fatalne dla Polski, no ale stało się. Przecież właściwie każdy przemawiający w Parlamencie Europejskim, czy to jest Litwin, Słoweniec, Francuz, Włoch, Hiszpanka, Maltanka, bez znaczenia, kto zabierał głos. Wszyscy jakoś mieli dokładnie ten sam niepokój. To jest niepokój o to, że w Polsce rodzi się władza autorytarna, że w Polsce umiera demokracja, że w Polsce zabijana jest praworządność i że Polska wychodzi z Unii Europejskiej. Oczywiście można założyć, że 80% Polaków i przygniatająca większość Unii Europejskiej się mylą, a pan redaktor Kłeczek ma rację w sprawie tego, kto szkodzi europejskiej Polsce, ale nie sądzę, żeby ta teza miała jakikolwiek sens. To jeszcze jedno ostatnie pytanie, tylko ja też nie wiem, po co pan się denerwuje, skąd ta frustracja, panie przewodniczący, bo no to nie jest moja wyimaginowana teza, którą dzisiaj tutaj kreuję, tylko to są fakty. Być może dla pana fakty niewygodne, ale jeżeli wiceszef Platformy Obywatelskiej mówi, trzeba zamknąć kopalnię, która daje kilkanaście tysięcy miejsc pracy, mówię też o tych, którzy współpracują z kopalnią i z elektrownią w Turowie, no to chyba jednak chcecie zohydzić Unię Europejską, a dzisiaj sam pan powtórzył, ponad 80% Polaków chce być w Unii, dlatego pytam, czemu Platforma konstruuje taką teorię polexitu. Ale rozumiem, że pan nie chce na to pytanie odpowiedzieć. To drugie pytanie dzisiaj podczas debaty... Może pan jeszcze, ponieważ wiem, jakie jest zamówienie, tak? Niech pan to jeszcze 3 razy powtórzy. No nie, no bo chciałbym, żeby pan odpowiedział, ale panie przewodniczący, odkąd pan wrócił od lipca, na żadne pytanie w zasadzie konstruktywnej odpowiedzi nie usłyszałem. Pan albo wymija, albo się denerwuje, nie wiem skąd te nerwy zupełnie. Przecież jestem spokojny. Panie redaktorze, ale to po panu drugie pytanie, panie przewodniczący. Dzisiaj podczas tej debaty wielokrotnie był pan no, chwalony przez polityków europejskich, tak jak przez pana Manfreda Webera za to, że atakuje pan polski rząd, że wyprowadza pan ludzi na ulicę, że organizuje pan demonstracje. Co pan na to? Obraża pan te dziesiątki, a może setki tysięcy ludzi, które i w ostatnią, w przedostatnią niedzielę i przez ostatnich kilka lat demonstrowało przeciwko łamaniu praworządności i przeciwko planom wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. I tak, ja będę organizował Polaków na tak, jak potrafię, najlepiej, do protestów przeciwko działaniom, które są wymierzone w polski interes narodowy. Z wielką satysfakcją zobaczyłem te dziesiątki tysięcy ludzi na ulicach Warszawy i na Placu Zamkowym, bo uwierzyłem na nowo w to, że możemy wspólnie, i to niezależnie od poglądów politycznych, zatrzymać PiS przed tym niszczeniem naszych marzeń i narodowych, i europejskich. Więc to, że Europa dostrzegła, cała Europa dostrzegła, że PiS to nie jest Polska, że Polacy w swojej większości mają zupełnie inny pogląd na niezawisłe sądy, na wolne media i na obecność Polski w Europie, że większość Polaków ma inną opinię w tej sprawie niż rządzący PiS. To jest też nasz atut. Dzięki temu i chciałbym, mam nadzieję, że to dotrze no, nawet jakby do TVP Info i do pana. Dzięki temu, że Europa widzi, że Polska to nie jest PiS, jest szansa, żeby do Polski ten strumień pieniędzy na ratowanie gospodarki i finansów po tej pandemicznej zapaści, że ten strumień pieniędzy do Polski dotrze. Gdyby nie to świadectwo, jakie dawali i dają dzisiaj Polacy, to byłoby o to o wiele, wiele trudniej. A PiS zupełnie bezkarnie kontynuowałby ten wymarsz z Europy. I nie mam co do tego jakby żadnych wątpliwości. Więc tak, przyznaję się, to jest absolutnie wina Tuska. Mobilizowanie ludzi na rzecz utrzymania Polski w Europie. Stawiając kropkę, bo inni czekają. 100 tysięcy w Warszawie miało być, a było 20 tysięcy. Pana to satysfakcjonuje, tak, na tej demonstracji? No, poprosimy kolejną osobę. Znaczy, bardzo mnie satysfakcjonuje postępująca irytacja
pańskich szefów politycznych i pana. Tak, to była... Czasami człowiek też takie drobne przyjemności lubi kolekcjonować. I ja się zajmuję poważnymi sprawami, tak sądzę, najważniejszymi dla Polski. Ale dla mnie też drobną przyjemnością były te twarze ludzi PiS-u, kiedy zobaczyli, jak dużo Polaków jest gotów nadal wyjść na ulicę i protestować przeciwko łajdactwom, jakie się dzieją dzisiaj na salonach władzy. Także tak, mówię o tym z satysfakcją. Dziękuję bardzo. Nie mam szefów politycznych, a irytację widzę wyłącznie na pana twarzy, chociaż podszytą uśmiechem. Dziękuję bardzo. To nie jest TVP, panie redaktorze. Na szczęście jesteśmy... Znaczy, ani TVP, ani redaktor. Także... Co prawda, to prawda.